Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z Resident Evil 3. Słuchajcie, zanim zacznę, oczywiście wasze komentarze z poprzedniego odcinka. Herman Wille, standardowe przeprosiny od Grzesia. Trzy kropki. Tak, bo wiecie co, no chyba w tym odcinku nie będę za nic przepraszać, chyba wszystko ładnie pójdzie. Żadne moje spóźnienia, mam nadzieję, że wszystko ładnie. Nie wiem, czy ja to dam radę. No, nagrywam, ale kiedy ja to puszczę, nie będę tutaj już za nic przepraszać. No bo chyba tutaj w tym odcinku to nie ma takiej potrzeby. Ale to prawda. Niestety, standardowo. Joanna, ale dzięki za komentarz. Joanna, cześć Frodo, przez te przerwy zapominasz, jak się powinno grać. I za to lubimy cię najbardziej. Dziękuję, Joanna. Przede wszystkim mniej apteczek przy sobie, bo zawsze jak się znajdą podczas przechodzenia... Aha, że się znajdą, dobra. No chyba, że widać, że będzie ostra jazda, to wtedy bierzesz wszystko, co się da. Czekam na rozlew krwi w kolejnym odcinku. Aha, okej. Okay. Pozdrawiam cię serdecznie, Frodo, i życzę miłego tygodnia. Dziękuję, Joanna. Również życzę wszystkiego fajnego. Potem Sebastian jest. Witaj, Frodo. Pięknie ci poszła ta akcja w szpitalu i później to poszukiwanie pomieszczeń Jillką, żeby nie było na czerwono. Wszystko wybrałem, to co się dało, tak mi się wydaje. Ale podobnie jak Majki zauważyłem, że ci się zmieniał tryb gry na wspomagany. Jak, gdzie, kiedy, dlaczego? Toż to szok. I Grzesiu, co ty, po co ci te wszystkie klamoty? Jak z tej piosenki, nie? Ryjebanie. Ale tak, poważnie, to za mało miejsca w tym ekwipunku. Nie no, świetnie idzie, najważniejsze, że progres jest. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się. Do następnego. Dziękuję. Dzięki. Sandra S? Może i to Sandra S śpiewała, kuźwa, nie wiem. Majki tutaj właśnie, po pierwsze, to skąd ten karabin w ekwipunku? Wiesz co, bo ja zrobiłem cięcie w pewnym momencie, i ten karabin był w skrzyni chyba, z tego co pamiętam, tak? Czy ja coś przeoczyłem? Bo trochę nie za bardzo rozumiem właśnie, o co chodzi. Bo ja zrobiłem, owszem, cięcie, bo jeszcze raz musiałem to powtórzyć. No i chyba wyjąłem to z ekwipunku, tak? Boże, ja wiecie co, nie pamiętam. Ale trochę mnie to zdziwiło. I tak samo Majki właśnie pisze odnośnie... jestem bardzo rozczarowany. Oj, przepraszam. No i widzicie, no jednak przeprosiny standardowe muszą być. W tym magazynie możesz zdobyć ostatni upgrade do shotguna. Jest za jedną z tych wind. Okej. Okay. Musisz opuścić ją na dół i przejść w taki kącik przy ścianie. Ale to tutaj? Mam się cofnąć do tych wind? Gdy wejdziesz do tego okna, gdzie stał Nikolaj, to znajdziesz upgrade do Lightning Hawk. Aha, czyli tam. Dobra. Może zająć trochę miejsca w ekwipunku, więc zostaw trochę tych klamotów w skrzyni, bo zaraz i tak będzie inny save room w laboratorium. Dobrze? W laboratorium musisz zdobyć dwie części antidotum i fabuła ruszy dopiero, jak je połączysz, więc wszystko zbieraj, zanim to zrobisz, bo nie będzie powrotu. Jesteś już na końcu, więc szkoda, że ułatwiłeś ten poziom trudności. Tego, słuchajcie, ja też nie kapuję. Co ja takiego zrobiłem? Musiało być tak, że ja ginąłem tam... W którym to momencie? Ktoś mnie tutaj zabijało i było... I ja to wyciąłem, bo akurat chciałem się pojawić w jakimś tam chyba miejscu. I była ta informacja. I ja musiałem po prostu chyba kliknąć. I teraz właśnie pytanie do was, czy to się w ogóle da później wrócić? Do tego, żeby nie było tego wspomagania? Nie wiem. W każdym razie... A szkoda, że ten poziom trudności... A idzę. Moje teksty, nie? Ale dziękuję, Majki. Beata również. Dzięki za komentarz. I Seba. Seba tak. Ja trochę nie rozumiem. Czemu nosisz przy sobie ten cały arsenał w momencie, kiedy masz tak mało miejsca w ekwipunku? Wiesz co? Ja też tego nie rozumiem. Może dlatego, że się, słuchaj, boję, że zaraz coś tutaj wyskoczy, a ja się spłukam ze wszystkiego i myślę, że o to chodzi. Bo, no, wiesz, mam trochę tych naboi. No nie wiem, może tylko tak mogę się wytłumaczyć, jeżeli o to chodzi, czemu tak robię. Ojej, czemu mi to uciekło? Chciałem tu poczytać dalej.
Wiem, że jeden z pistoletów jest słabszy od drugiego, a do obu idzie ten sam rodzaj amunicji. Super. Wystrzelaj wszystko w starym pistolecie i weź ten lepszy. Do tego nosisz ze sobą Magnum Hawk i naboje do niego. Przed każdą walką z bossem masz skrzynkę i safe room, więc na luzie mógłbyś zostawić te rzeczy w skrzyni i brać je, kiedy będą potrzebne. No ale widzisz, ja ze strachu biorę wszystko. Nie widzę sensu noszenia ze sobą granatnika, bo dawno z niego nie korzystałeś, na przykład. Tyle co pod koniec odcinka. Aha, okej. Tak bym zrobił. Oczywiście graj jak uważasz, po prostu widzę, że męczysz się z brakiem miejsca w ekwipunku. Nie męczę się. Seba, nie męczę się. Gram tak jak umiem. Wiesz, o co chodzi. Mi to tam nie przeszkadza. W sumie, nawet jak coś tam się męczę, to robię wam cięcie, żeby was nie męczyć. A ja to tam sobie idę normalnie, nie? Spoko. Teraz tak. Także spokojnie. Spokojnie, jest dobrze. Teraz czekajcie, bo tutaj jest ta winda. Kto w ogóle? I tutaj by było za tą windą, tak? Jakiś upgrade. No i mamy teraz tak, trzy te bezpieczniki. Przywróć zasilanie w windzie. Uda się do poszukiwania bezpieczników. Mam to wszystko, mam ładną broń. Może będzie dobrze. O, tu jakiś goguś? Gdzie? A tu. Serio? Aha, tu jeszcze maniaśki. Głowę. Aż tak. Żeż mordę. Cóż to było? Jeszcze bym tak. Tu tutaj tą windę muszę użyć. Dobra, to zróbmy tak, jak Mikey tu mówił. Czy to ma jakiś, że tak powiem. A3. Aha, nie ma sensu, chciałem powiedzieć. Nie ma znaczenia. Wow. Nareszcie się tu wszystko pozapalało. Przynajmniej wszystko widać. A to co to było? Dźwignia windy. O, amunicję zostawię. O, ziółko. Jak tutaj można. Coś można jeszcze wrócić? Coś tego? Szmegas? Niekoniecznie, nie? No bo bym te ziółka pobrał, nie? Co my tu mamy? Tu może zejdę na dół, a co się będę? Czy mnie w ogóle słychać? Czy ja jestem za cicho? Ja nie wiem, słuchajcie. Aha, to było to. Tak się teraz zastanawiam. Aha! Dziękuję. I tutaj gdzieś jeszcze pomiędzy tym, pamiętam, było jakieś zioło. O tu. Jezus. O to chcę. Jak to wygląda? A tak to są wszystkie dźwignie, nie? Szkoda, że to tak się nie robi. Tak jakbym jeszcze coś tutaj zapomniał, ale. No nie wiem, o co chodzi. Może to tak być, że ja coś zapomniałem, bo jest na czerwono? Ke? No ale Jillka. Chcę tu być? Chcę. Chyba dobrze, co? Dobra, nieważne. Teraz chcę zobaczyć to, co Mikey mi tu mówił. Że winda do góry. A mogę ją tutaj, że tak powiem, a nie mogę. A jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to zrobić? Majki, ty mówisz o tej windzie? No bo ja bym chciał, wiesz, o co chodzi. Nie mogę. Tutaj gdzieś pod nią jest? Jezus, nie wiem, o co chodzi. Zaś pewnie coś z kaszanie. No raczej. Co on robi?
Tu coś jest? Tu coś mam wpisać? Nie. Teraz odjechała ta winda. Tylko czy ona tam gdzieś ma to? Oho. Co tam ciekawego? A, to jest to. Wydłużona lufa. A że tak powiem, do czego to? Połącz z tym. Tylko z tym. Dobra. Wydłużę tą lufę. A, tu jest jeszcze zapis. O, rany boskie. Aż taka historia. Te naboje są, tak? Do jakichś dwóch pistoletów. Boże, patrzcie, 200. Toż to szok! Never mind. Gram tak, jak umiem. No, po prostu wiecie, o co chodzi. Bardziej, że pierwszy raz. Ja tutaj w ogóle nie wiem, o co kaman, więc... A, tutaj mogę coś porobić. Kurde, jak ja mam tą windę przywołać, żeby ona mi tutaj... Nie wiem. Rejs niedokończonych aktywności. Rozpoczęcia misji, zakłócenia, policjanci przetrwali 20 minut, test na uniwersytecie, z psami, nikt nie przeżył, pierwsza próba o świcie. Grupa skierowana do wodzenia, wynik. Nocne starcie na małym obszarze z dużą grupą przeciwników. Film w załączniku. Koniec starcia, 7 ocalałych. Dwóch członków STARS, mężczyzna zarażony i kobieta, broń biologiczna podąża za kobietą. To o nas tutaj, kobieta, Jill Valentine pewnie, nawiązała kontakt z Plutonem. Wygląd i zachowanie broni biologicznej zgodnie z projektem N, trwa dochodzenie. Broń biologiczna korzysta z broni, zauważono skupienie na eliminacji. I znajomość topografii miasta. Dowód na uczenie się. Jezu, a czemu tak jakoś dziwnie, jakby ona była jakimś obiektem badań? Przemiana przebiega powoli. Aha, bo oni tutaj, no. Szczepionka, zaaplikowano jej. Kontakt z Jill Valentine spowodował modyfikację i ewolucję. Potrzebne kolejne starcia do uzyskania dokładniejszych danych. Ja pierdzielę, to oni tutaj z nią testują na niej. Mam kawę Inkę. Powiem wam, że rewelacja. Ostatnio przerzuciłem się na kawę Inkę. O! Tyrell. Ty, Tyrell. Aha, okej. Okay. Ty. A on jest ranny. Znaczy, ranny w sensie, mam nadzieję, że nie ugryziony. Then let's not waste one more second. This way. Tędy, zdobądź szczepionkę. A słuchajcie... Cholera, jak to mam zrobić? Czy ja tutaj nie mogę tego... No, z tej perspektywy włączyć. Ja nie wiem, o co Mike'iemu chodziło. Czy chodzi tutaj, że to jak pójdzie do góry, to mi się odsłonią jakieś znajdźki? Czy ja w ogóle coś głupiego powiedziałem i to nie ta winda? Nie wiem, o co chodzi. Jak Bogackiego. Mike'i, wybacz, jeżeli coś spierdoliłem, bo tak może też być. Wiesz, o co chodzi? A czekajcie. Tam nie ma żadnych znajdźków. Ja sobie coś ubzdurałem, głupiego. No dobra, idź. A coś czuję, że kurde... Nie wiem, on zginie, albo co? Nie mogę biec. Biec się nie da. Może to nie... Ale ona ładna, kurde. Fajnie ją tu zrobili, bardzo mi się podoba. O Jezu! No właśnie o to chodzi, że... O Jezu.
O kurde. Ale to zmutowało, cholerstwo. Nie no, ale on by... No tak myślałem, Jezus. Uuu, aż mnie czepło. No, no, nie miał szans. Kurwa, ty normalnie... Czy to... Wow! A idzę, idzę. Prześladowca dostałem, tak? Zejdź z Nikolajem głębiej pod ziemią. A, to on tutaj jest. Ke, co mam zrobić? Zdobądź szczepionkę. Zdobądź szczepionkę. No i niestety... Tyrell. Nie dał rady. A, ten... O, jest. Ty, patrzcie na to. Nóżki tu są. Oj, więcej nóżków. Jezus. Mi się to zara otworzy. Patrzcie, ile tam jest. No, no, no. Oho. Aha, dobra. Tu muszę jakieś coś. A ty, Heniu? No, nieważne. Tu mogę? Tu mogę. A, zapis. No dobra. Czyli jesteśmy w laboratorium, tak? Naboi to... Od cholery ciut, ciut. Tu mogę coś kliknąć? Nie. Tu mogę zapisać i ten. Tu coś kliknąć? Też nie. O, jakieś notatki. Regulamin pracy Nesta. Dobra. Do pracowników. Gniazdo 2 jako placówka zajmuje się wirusem T. Ma nieznaczne inne priorytety niż główny ośrodek Gniazdo Umbrelli. Zajmujemy się praktycznymi zastosowaniami, które pojawiają się w miarę opracowanych nowych broni biologicznych. Skupiamy się na przykład na szczepionkach przeciwko wirusowi T oraz nowych typach broni, pozwalających neutralizować broń biologiczną. Niekiedy nasza praca bywa niebezpieczna, więc wszyscy bezwzględnie muszą stosować się do regulaminu. Jakiekolwiek prowadzenie nieupoważnionych osób lub pozyskiwanie danych bądź informacji wewnętrznych będzie wiązać się z surowymi sankcjami dyscyplinarnymi. To zaszczyt pracować w szeregach najlepszej organizacji badawczej w kraju, więc nie zapominajcie o tym i podczas prac nad nowoczesnymi technologiami pamiętajcie o regulaminie pracy. Dobra, mapkę od razu mamy. Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze to wezmę sobie. Dziękuję. Zioło. No i dobra, niech to będzie. Ja nie wiem, co tam, co mnie czeka. Co to ja będę tam. Najwyżej wiecie. Jeszcze raz zaopatrzę się w coś fajniejszego. A teraz pytanie właśnie, jak to jest z tym naszym Nemezisem. Co tutaj trzeba zrobić, pewnie wiecie. O Jezu. Żeby móc na przykład go pokonać, bo to widzę, są tu jakieś sposoby na to wszystko. Dobra, tu nie ma. Chryste panie. Co wy tu robiliście? Jakieś notatki? Tu coś mamy. Poczytanki zaś, synteza szczepionki, rola antygenów i adiuwentów w syntezie szczepionki. Doktor jakiś, kierownik badań szpitala. Najwyższą skuteczność syntetyzowania szczepionki można uzyskać przy zastosowaniu zarówno antygenów, jak i... Oh Jezus, adiuwentów, tak? Antygeny wywołują reakcję immunologiczną, natomiast adiuwenty wspomagają je, co prowadzi do zwiększenia produkcji przeciwciał. Połączone tych dwóch składników pozwala uzyskać wydajną bazę szczepionki. Dobrze, przetwarzanie bazy szczepionki za pomocą naszego sprzętu pozwala na zaskakujące proste produkowanie dużych partii szczepionek. Zastosowanie moich specjalnych antygenów i adiuwentów zapewnia niespotykany wzrost produkcji przeciwciał. Adiuwentów, tak. Przekraczających 1000-krotne wartości uzyskiwane za pomocą metod tradycyjnych. Przy takich wynikach środek może służyć nie tylko jako szczepionka, ale również bezpośrednio eliminować już istniejącą infekcję wirusową. Okej. Okay. Czy my tutaj będziemy robić jakoś, tak? A.
Aby rozpocząć synę szpionki, umieścić materiał w komorze. Super. Trzeba mieć jeszcze coś takiego. No właśnie. No ja też. Jillka, musimy to ogarnąć oboje, bo ja to słabo coś widzę. Pytanie, czy tutaj mi te guguśki nie wstaną. Dobra, na razie wchodzę po nich. Jeszcze tutaj coś? Niekoniecznie. Dobra, to czyli tutaj trzeba coś wcisnąć. Jakąś szczepionkę. A to? Co to jest? Override key successfully generated. What have we here? Override key removed. Pamięć USB. To ja poproszę. A to co to jest? Ożeż mordę, patrzcie ile mutantów tam na dole. Ludzie, panie. Różne takie. Tu jest jeszcze przejście. No dobra. Czy ja tu wszystko wymiotłem? No niekoniecznie. Aha, bo to też mi pokazuje ten... tą szczepionkę, że tutaj trzeba coś jeszcze zrobić, ale już nie pokazuję więcej jakichś rzeczy. Dobra, to ja jestem tu. To jeszcze mnie nie było z tej mańki, tak? O tu. To się otworzyć nie chce. A ty wstaniesz, czy co będziesz chciał robić? Dobra, nieważne. Nie było pytania. A, co, serio? On coś ma, pamiętnik Izaaka Gryfsa jakiegoś. Dobra. Płacili dobrze, pakiet socjalny też był przyzwoity, a co najważniejsze, obiecali, że będę pracował przy najnowocześniejszych technologiach medycznych. Dla wykładowcy, który utknął na końcu świata, to było jak gwiazdka z nieba. Zgodziłem się. Po rozmowie z rodziną przeprowadziliśmy się do Rockon City. Później dopiero okazało się, że w laboratorium pracują sami psychopaci i prowadzą eksperymenty polegające na wymyślaniu najbardziej przerażających sposobów zadawania śmierci. Jestem przerażony, świat musi się o tym dowiedzieć, ale zawsze jak już prawie czuję, że to nagłośnie, przypomina mi się sprawa z Penny i Casey i natychmiast mi się odechciewa. Ciekawe. Rockon City to prywatne miasto Umbrelli. Kiedyś złapali faceta próbującego wykraść tajemnice firmowe i natychmiast wylądował w łapach Betty. Pożarła go. Wszystko widziałem. Wmieszałem w to swoją rodzinę, więc muszę się po prostu skupić na pracy i robić, co mi każą. Ten dziennik to poświadczenie, że mamy wyrzuty sumienia i dostałem straszną nauczkę. O Jezu. Nie wszyscy tutaj, wiecie. O, żeż mordę, Halina. A, to ona tu wstała. Tak myślałem, że oni będą mi tu wstawać. A tu Heniu? Gdzie? Nie, nie wstał. Tu... Czekajcie, bo ja zgłupiawszy. Mam teraz tego USB-ka. No to wiecie, co ja... Gdzie ja to mogę wcisnąć? Tutaj, do tych drzwi? O tu? Aha, dobra, tu. Jezu! Teraz dopiero zauważyłem, że coś lezie. A tam jest jeszcze Halina. Tu jeszcze coś lezie. Aha, tu. Baba z wesela. Gdzie leziesz? A, tu. Jezu, ale powiem wam, że dość sporo tego musiałem władować. A ty mi staniesz, czy co będziesz robił? Idę zobaczę, co na górze. Jakieś drzwi, ale tam też chyba, tak? Między... O, te chcę wejść. A, idę. Poczekajcie, bez tego tak... Szkoda, że nie mogę tak rozsadzić tego upa. O, na przykład coś takiego. Dobra, dzień dobry. A czy wy tu wstaniecie? Pewnie tak. Co to jest? Tu muszę chyba coś... A nie, dobra, coś tu mi się... Coś tu wychodzi.
Weź pigułkę. Próbka kultury wirusowej. No tak. Jeszcze coś jest? Notatka jakaś. Wniosek o dostęp do broni. O, proszę bardzo. Szanowny doktorze, zwracam się z wnioskiem o udostępnienie broni zarezerwowanej dla zespołu tam broni biologicznej i przekazanie pracownikom przyjmującym i utylizującym obiekty badań. Nie stanowią one takiego samego zagrożenia jak broń biologiczna, niemniej uważam, iż wydanie broni jest zdecydowanie uzasadnione, co przedstawiam poniżej. Niedawno kilka obiektów wykształciło mutację pozwalającą na błyskawiczną regenerację tkanek. Nasz zespół nazywa ich bladogłowymi. Jezu, oni wstaną znowu. Pojawiają się regularnie, jednak przyczyna mutacji nie jest jeszcze znana. Zastraszające tempo regeneracji bladogłowych znacznie utrudnia zadanie im śmiertelnego ciosu standardową bronią. W przypadku awarii systemu w ośrodku nie mamy najmniejszych szans na obronę. Wnioskując o wydanie wszystkim pracownikom broni o dużej sile rażenia, która pozwoli zneutralizować białe głowy, umożliwi nam to szybkie opanowanie zagrożenia ze strony białych głów i ewakuowanie się w bezpieczne miejsce. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie wniosku. Menadżer do spraw Gabriel Flesher. Dobra. A to? A, proszę. A tu jeszcze? A tu ja mogę tu iść jeszcze? Dobra, naboje. A tu? Aha, tu już nie mogę. No dobra. Ale to lezie znowu. Gdzie to się regeneruje? Trzeba było to spalić może, co? No bo to chyba o to chodzi, tak? One mi się tutaj regenerują, serio? Informacje o przesyłce. Jezu, ale czytanek dużo. Nemesis, data wysyłki. Aha, tutaj ładunek. No. Uwaga. Uwagi. Cała trasa transportu na terenie USA za pomocą śmigłowca. Zachować szczególną ostrożność podczas startu i lądowania. Wstrząsy mogą doprowadzić do samoczynnej aktywacji ładunku. Cały zespół europejski z niecierpliwością oczekuje recenzji i opinii na temat naszego najnowszego prototypu, którego próbkę testową załączamy. Z naszej strony przeprowadziliśmy wiele badań i zauważyliśmy niezwykły potencjał niszczący. Zalecam najwyższą ostrożność podczas badań. Główny projekt Herman Villa. Jezu, cały czas słyszę. No właśnie. Na drzewo. No dobra, a tu jeszcze coś? A to? Zioło. Jedziemy po zioło. Naprawdę? Naprawdę jeden nabój? A idę. A ty wstaniesz, czy co będziesz robił? Tu jeszcze coś. Dobra. I... aha, to. No to połącz z tym. No to z tym. Naprawdę nie mogę? Połącz z tym. To połącz z tym. A to co to? Aha, ta próbka. Jeszcze coś tu fajnego? Jeszcze tu? O rany boskie. Wstanie jak nic. To roślinka. To połącz z tą. Chryste Panie. Z tym nie mogę połączyć. Tu Heniu. Powiem wam, że trochę sporo tego chodzenia tutaj. Okej. Coś muszę tutaj... Chyba o to chodzi, tak? Przytrzymaj. Teraz mam powera. Dobra. A to? Skrzyneczka. Spray. O matko! Nie chcę tu na razie. Co to? Tu jeszcze coś? Aha, to była chyba coś jakaś. Tutaj to. A tu jeszcze mnie nie było. A tu co tu jeszcze jest? Aha, dobra.
Na razie nie mam gdzie tego zabrać. Czyli to było tutaj widać i o, tutaj, tu. Czekajcie, bo tak się trochę pogubiłem. Gdzie tu, gdzieś tu jest do zapisu? Tu. Dobra. Dobra. Szkoda, że nie można właśnie tego, żeby na normal zmienić. To, co Mikey mi tu mówił. Jak ja to zrobiłem, to ja wam powiem, że ja nie wiem. Na razie nie wstają, to nie wiem, czy one tutaj... Coś tu było jeszcze? Nie, wszystko zebrałem. Tutaj, bardziej z tej strony. Dobra. Jezu, mój pies chrapie, ja nie wiem, czy to w grze, czy to... A wiecie co? Jeszcze chciałem coś zobaczyć. Czy Heniutek coś ma? Coś do poczytania ma. Co ty tutaj masz? Wiadomość umierającego naukowca, proszę bardzo. Ziścił się najgorszy scenariusz. Wirus T wydostał się z laboratorium. Zgodnie z rozkazami doktora Barda muszę wyprodukować hurtowej ilości szczepionek. Przygotowałem antygeny wirusa T. Muszę je tylko połączyć z adiuwentem, aby wzmocnić działanie. Powinno mi się udać przygotować odpowiednią liczbę szczepionek dla ocalałych. Próbki adiuwentu są w laboratorium inkubacyjnym. Obiekty badań już krążą po korytarzach, jednak muszą dostać się do tych próbek, bo antygeny już się przygotowują. Jeśli nie wrócę, kimkolwiek jesteś, dokończ syntezę. Spróbuję jakoś powstrzymać tę epidemię, choć tyle mogą zrobić w zamian za to, czego się tutaj dopuściłem. Dostęp do funkcji online... Aha, czemu? O Jezu, wywaliło mnie z neta? Ostatnio mam, słuchajcie, jakieś dziwne problemy z internetem. W Dead by Daylight, jak gram, to też mnie, słuchajcie, jakoś takie lagi mam. To wszystko wina właśnie tego mojego neta, nie wiem, o co chodzi. Dobra, tu jeszcze coś było, tak? To jeszcze chcę wziąć. Dobra. I tu wsio, tak? Chryste Panie. Dobra. Jezu, jak tu mi jakieś wyskoczą guguśki. Boże. Mutantos. Tyrany, no właśnie. Takiego jednego mieliśmy, nie? A to są te żabusie, nie? No Jesus. Okej. Musiałem, bo bym nie był sobą. One się różnią czymś, czy to są... Nie, różne są jakieś chyba, co? Czy nie? Nie. Po prostu w innej pozycji, ale tak to te same, nie? O Boże, a to co to jest? Mhm. Okej. Okay. Może o tą windę chodzi. A tu mogę coś zrobić? Nie. Diana, nie straszysz mnie. Dobra. Tam ktoś był, bo mi się wydawało. Nie, to tam byliśmy z tamtej strony. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A tu, Heniu? Dobra, nabojki. Bierę. A słuchajcie, on coś miał. Czasem dobrze właśnie podejść do takiego trupka, bo może mieć na przykład jakąś... Aha, dobra. Information, no nie? Dla nas. Ale nie wiem, gdzie ty leziesz. Aha, tu. Rzeczy, a rzeczy, no nie? Ktoś tutaj ma jeszcze...
O, Halina. A właśnie, może by tak przeładować, to by było cudnie. Co to jest tutaj? Ja pierdzielę. Poczytanki zaś. Wyraz obawy. Szanowny dr Frankl, proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje dla pana i całego zespołu Umbrella Europa za ukończenie projektu Nemesis. Jest to doprawdy niezwykłe osiągnięcie w historii badań nad bronią biologiczną. Wprowadzenie pasożyta do mózgu tyrana w celu sterowania nim to iście nadzwyczajny pomysł. Jezu. Jednak z medycznego punktu widzenia muszę wyrazić swoją dezaprobatę względem odejścia od zasad Umbrelli. Wykorzystanie pasożytów tworzy niebezpieczny precedens. Nad wirusami można zapanować. Wydaje mi się, że na każdego wirusa można opracować skuteczną szczepionkę przy dostępie do odpowiednich funduszy i obiektów do testów. Pasożyty to już zupełnie inna sprawa. Lekarze od lat usiłują stworzyć szczepionkę przeciw malarii. Pasożyty takie jak zarodziec są znacznie bardziej genetycznie złożone niż wirus T, więc nadzieja, że poddadzą się kontroli, jest nadzwyczaj nierozsądna. Możliwe, że w pana kraju klienci chcą kupować samochody bez hamulców, ale w USA to się nie da. Niemniej pamiętam, że ma pan również tytuł z ekonomii, więc bez wątpienia opracował pan już błyskotliwy plan marketingowy, który przekona nawet największych sceptyków. Z przyjemnością porozmawiam z panem w przyszłym miesiącu na konferencji w Berlinie. W międzyczasie zastanowię się nad medycznym rozwiązaniem problemu, który pan na nas zrzucił. Z poważaniem, Bard. Nemesis. To my to już wiemy, nie? Dają tych trochę, nie? Powiem wam. Tych proszków. Oho! Mamy coś. Wypełniona płynem probówka. Której kurwa nie... Przepraszam, nie mogę wziąć. Może być. A słuchajcie, a to połączyć na przykład z tym. Tu mam tylko takie jedno coś, tak? I już nic nie mogę zrobić. Adiuwentów. A, nie, no, mam jeszcze na razie nie łączyć, tak? Czy tak mi Majki mówił? Najpierw wszystko, Grzesiu, wyczyść, potem ładnie połącz. Jak połączysz, masz przesrane. Tak było? Boże, jak one mi się zaraz tu obudzą, to się kuźwa zesram. Muszę tam się udać, na drugą stronę, nie? Boże. Nic nie mogę z tą windą, nie? Kurwa! Wiedziałem. Jezus Maria. Przepraszam. Nalabyś, jak ja to mówię. Zostawiły coś? Może gdzieś tu jest jakiś... Jak się nazywa? Charlie i fabryka czekolady, co? Tak sobie jeszcze tylko zerknę. O Boże. Się wystraszyłem. Tam wszystko, tak? To tu idziemy. Muza fajna. Się rozkręca. Te wstaną zaraz tu. Kurde, nie wiem, czy przejść, czy się zesrać. Biało głowy. Tutaj nic. Słyszę coś tutaj mi coś... O Jezu, Frodo, no wejrzysz się, skup. Dziękuję. Coś mi tam skrzeczało, tak wiecie. Chrup, 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 chrup. Coś tu idzie? Niech ja się ino skupię. Magazyn. To chodź jeszcze do tego magazynu.
duża. Co ja tu mam? Aha, bo to, ale to się nie połączy chyba z niczym, tak? To jeszcze ewentualnie. A, to mam tylko jeden, tak? Nie mam tu nic już więcej. To jest 200, tego mam 200, ale to mogę... No właśnie, 200, a to przechowamy. Dużo roślinek, dużo lalala, pierdół, nie? Tutaj też mam 6 tych takich. Tu jest do pistoletu, a pokaż to. 60, dobra. Jeszcze coś chcę? Dobra, tam jest jeszcze do shotguna ewentualnie coś było chyba. To co? Mam to połączyć teraz? Tu nudy. To teraz by trzeba było tu iść, tak? Tu jest tylko to do zrobienia? No chyba tak, to co? Jedziemy z tym śledziem? Próbeczkę raz. Aha, dobra. To ja mam to połączyć. Dobra, to zrobię tak. Połącz. Baza szczepionki. Orzesz w mordę. Po co ja to wziąłem? Miałem to schować. Jezus. To nieważne. Kawusia. A, zawsze muszę coś robić tu. Wybierz kon, dostosuj, dostosuj. Na oko to robię. Poszło? Wybierz komorę i anuluj. Aha. Ale to ma być jakaś... Okej. Tu idzie tyle. Aha. Ma być jakaś temperatura, kontrolki B. Aha. Ja to jestem dobry. Nie będzie. Jaka ładna fioletowa. Szczepioneczkę raz. Boże, naprawdę. O! Gdzie jestem? Aha, tam chyba na dole, gdzie te, tak? Gdzie te słoiki wielkie? Ucieknij z ośrodka, okej. Okay. A tu mogę przejść? Tak. Chryste, o Boże, no zdzil, no kuźwa, naprawdę. Tym tylko? Aha. Tato ma przesrane, no przecież co? Ale ja mam naciskać cały czas? Naciskam W. Słuchajcie, mam naciskać cały czas DW? Bo nie rozumiem. A, dobra. Nie naciskać, tylko trzymać. Ja to jestem głowa. Chcę do windy.
chcę do windy. No trzymam, trzymam. Palec boli. God damn it. No. Pojedziemy do góry? Pojechaliśmy. O, ale żeś tu narobiła hałasu, a tam wszystko pod tym. Jak to się mówi? To i tak, że to nie wybucha dalej. Pełno jakichś butli, nie butli. Prochy raz. Dobra. No tak, przesadziłeś, Frodo. Chryste, panie. Dobra, to może tak, to połącz z tym. Może być, do shotguna się przyda. Tu mam tylko to jedno, tak? Boże, ile szprejów. A to jest do tej zwykłej, nie? Do... A nie, to jest to do tego chyba. A to jest do tego. Tak? I to też. Boże, patrzcie jak mam dużo, fajnie dużo mam naboi. Co ja mam teraz zrobić, bo... Tych sześć. Shotgun. Tego sobie wezmę, przechowam. Boże, ja nie wiem, co ja mam wziąć. To chcę. Dobra, ale to tak, zróbmy, że to idzie tu, to idzie tu. Do tego to sobie damy skrócik tu. No i dobra. Chyba tak, co? A co z tym? Bo ja też chcę to. Tu mamy zapalające, to sobie weźmiemy. Minowe. Nie, tego już nie chcę. No to przechowaj. To sobie zostawimy do tego hołka i do tego. Te sześć jest tych, tak? Przechowaj. A te co to są? Wybuchowe, a te zapalające. Do shotguna sobie zostawię, do tego zostawię. Dobra, wezmę jeszcze coś, że przecież ja muszę się wyleczyć, nie? I co? Będzie? Będzie? Spróbujemy, a co będzie, to będzie, no nie. Co tam? To ja muszę iść teraz tu, tak? O rany boskie. O Boże. Wygląda mi to na jakąś taką większą arenę. Tam pewnie trzeba to wszystko powciskać, jakiś Jezus. O, jeszcze to daliście. Dobra, niech będzie. Zapisali, o kurde. Dobra, tu trzeba zejść na dół, ale wiecie, chciałbym jeszcze... Nie, tu nie ma nic. Chryste, panie. Hangar jak nic, nie? O, okej. No tak. Czemu mnie to nie dziwi? Jakie to wielkie bydle jest. Szysz w mordę. Naprawdę? No tak. Nikolaj, don't! The city needs that vaccine! More than I do. I don't think. Wisdom I've been trying to impart on you is getting through. Now I know you can't put a price on life.
but I'm in this business to get paid. So let's make a deal. You go down there, battle the Nemesis, and I'll recall it all and sell the combat duck. Put on a good show, and maybe I don't need the vaccine. Agreed? Good. Jesus, kurwysyn. Jezu, czy jest na niego jakiś sposób? Chyba widzę. Chyba wiem, o co chodzi. Jezu. Wiecie, o co chodzi? Nie wiem, co to jest. To wygląda na... Okej, okej. Muszę do tego podejść jakoś. Wydaje mi się, że to coś w rodzaju... O czym by to... Co on robi? O matko! Wydaje mi się to też, że to jest jakieś coś, że tutaj będzie trzeba chyba... To znaczy? O mój Boże... Pokopało ptaszka w lotku? Może... O, tu na przykład. Gdzie on idzie? Gdzie on jest? O ty, co jedna zbolała. To znaczy? Gdzie mam kompanię? Aha, tu. Gdzie? Gdzie? Kurwa, gdzie? Seven? Seven. Bo to przecież cisnę to. A tu. Nie, już dzięki. Nie! Nie. Teraz on mi mówi, tak? Tylko, że te pizdy tu wyłażą. Nadchodzą kolejne. Dobra, niech psy nadchodzą. Ja muszę wiedzieć, na którym on wyle... O, 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 dobra, mamy to. Halina. Henryk. Zapalające. To znaczy, mam coś tutaj nacisnąć? Jezus Maria. Dobra. Wiem, ale walić to. Jeszcze coś? Wow. No, no. Tak dobrze żarło. Dobra, ale on się ci zatrzyma na jakimś tym?
Tu jest. Jezu, Halina. Dało się? Powiedzcie. No ale... Chryste, panie, no... To musi być jakieś zniszczalne, no bo przecież to się nie da. No ale to widać, że to znowu może wstać. To ewidentnie widać. Ewidentnie widać. Aż se zapalę, bo... Co to takiego? Jakiś kwas. No, wiedziałem, że to kuźwa wstanie jeszcze. Kwas, mhm. Całą grę się męczyliśmy, nie? Nemezis leży i kwiczy. Nikolaj, chodź no tu. Jeszcze ty mi zostałeś. No raczej. Nie po to się tu męczyłem. Słuchajcie, a to będzie jeszcze jakaś walka, czy jaki czwart? Tutaj jesteśmy, a tu ja tu byłem? Specyfikacja uzbrojenia, proszę bardzo. Zamazane, nazwa projektu, nazwa kodowa, Finger. Projekt wspomagający wojsko, kaliber, prędkość. Zastosowanie, eliminacja broni biologicznej na wypadek wybuchu epidemii. Uwagi, nadzwyczajna siła ognia pozwala całkowicie zniszczyć cel. Opinia operatorów. Obłędna zabawka. Problem z tyranem? Finger sobie z nim poradzi. Siła rażenia jest nadzwyczajna, brakuje tylko jej precyzyjnej regulacji. W terenie może być za ciężki, może da się coś zrobić z platformą, wymaga różnych źródeł zasilania, przez to w praktyce może być trudny w obsłudze. Może da się zastosować jedno źródło zasilania. Jestem, panie. Czy tutaj coś jest? Nie. Słuchajcie, ja nie wiem, czy czasem nie zakończę, bo... Czy to już koniec jest? Już rzeczywiście koniec, koniec. Kurde. Porządki tu by trzeba było robić, porobić troszkę. Tego nie chcę. To sobie zostawię, bo to są te fajne zapalające. A to jest do tego chyba, tak? Do tego. I co? Ewentualnie to i to połączę. Nie wiem, co to było. Nieważne. Aha, to. Dobra, też nieważne. Kwasowe tu mam też, można by było wziąć. I tutaj dwa pociski minowe. Będzie? A do strzelby jeszcze mam 20. Dobra, to może to też jeszcze sobie wezmę. Kwasowe. To z tym, tego już nie połączę. Tu mam to, to, to. Dobra, zapis. Najwyżej następny odcinek będzie króciutki. No bo ja nie wiem, ile będzie walka trwała z tym Nikolajem, czy co, ja rozumiem, że on tutaj chyba będzie, tak? Jeszcze z nim powalczymy. W każdym razie bardzo wam dziękuję, dajcie znać, jak to widzicie. Nawet to poszło, no ale to pewnie dlatego, że zmieniłem na to, że mamy jakieś wspomaganie. Szkoda, że nie mogę do tego wrócić, bo chętnie bym to zrobił, no ale dobra. Dzięki, dajcie dobre komentarze, a może też i niedobre, jak tam chcecie. Wdrożymy w następny odcinek. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję i do następnego. Trzymajcie się, cześć.